Dawać trolla. Witaj, wędrowcze. Witaj. Słyszałem, że masz problemy z trollami. Prowadź pan, prowadź. Dobra, lecimy, kurde, pozabijać. Czekaj, to nie w tą stronę, do tyłu. Już porypałem kierunki. Są dwa trolle, jeden obok siebie. Znaczy, jeden obok drugiego, więc jest kawałek drogi do przebiegnięcia. Więc dawaj, ciśniemy. O, jagódki. No już zajumo. Ach, dobra. Zaciupany. I tak wygląda współpraca. Wicki mistrz, nasz boss, który do mnie dołączył. No i my. Dobra, to lecimy w takim razie w kierunku krypty. Powinna być skrzynka na górze, ale nie ma nic. No to bieda. Tam jest spawn, tam nie idziemy do spawnera. Tam się bomby spawnują. To fioletowe? Tak. Ale jest jakiś tam loot przy tym? Nie. To jak w Minecraftcie miałeś tam spawnera, nie? To się właśnie dziwiłem, bo ja takie coś znalazłem. Mówię, kurde, zabiję, zniszczę. O, jest troll, widzisz? Gdzie? No w kierunku spawnera, tam gdzie ja patrzę. No? No to dawaj go. Tu jest z tyłu. Ja tam z tyłu, pomogę ci strzelać. Dawać trolla! A się wkurzył. Myśli, że mnie zaciupa? Nie ma tak łatwo. Z Ravenem i kurde Witzkajem. Myk. Zbieraj to. Dobra. Polutowany. Co my tu mamy? Kamienie. Drywno. W sumie słaby lód. A nie, czekaj, jest coś. Skóra trolla, tunika. Spodnie ze skóry trolla. O, widzę, że lepszy pancerz generalnie. Tak. Po drodze jest jeszcze dwóch. Nasz król walki. Ale jaki on ma sprzęt, kurde, wszystko stalowe. Epicko wygląda. Boss wśród bossów. Tu jest jakaś chałupka, jej chyba nie zwiedziłem. Albo minąłem, są jakieś beczki, nie da się jej podnieść. Jest stołek. Też bieda. I gunwo. Nie ma nic. Może na górze, nie. A jest tu skrzynka. Gdzie? Zobacz sobie, odpuszcz sobie. Tu zrzucę tej drzwi. A tu schowali, kurde, kasa i jakiś miodek, nie wiem na co on jest, ale dobra. O, spadł. No, popełnił samobójstwo. Dawać go na pełnej. Kurde, myślałem, że padłem. No, nie mam już się czym leczyć. To co powinienem, to zebrałem. Coś muszę wyrzucić, na przykład te mniszki mi nie są potrzebne, kości są bardziej cenne. No niby to są katakumby, ale sam widzisz, że to jest tylko jakby budyneczek, ja na mapie sobie zaznaczę. No są katakumby z tyłu, wejście jest. Katakumby. Gdzie? Nie widzę. No co, za tym budynkiem tam. Dawaj, wyjdziemy tam. Sarkofagi. Damy rady już same, pojedynczo dałem radę to opędzlować. Może jest miejsce w ekwipunku. One mi nic nie biją. To ty pędzle, ja będę zabijał. Coś wyrzucimy. Rzybki oczywiście zbieramy. O właśnie, o, wow, właśnie o to mi chodziło. O! Pięknie, coś muszę wyrzucić, bursztyn. Nasionko. Bursztynu dużo, zbieraj bursztyn, bo bursztyn u kupca. Czy kupca już znalazłeś, czy nie? Nie, nie mam czegoś takiego. Nie wiem, co to jest kupiec. Panie. Bursztyn, kojarzysz, bursztyn. To, co z lamą przychodzi w Minecrafcie? No, kojarzę. Mhm. Wow, czyli przyjdzie to... do mnie. Nie, musisz go znaleźć, bo on ma swoje obozowisko. Niego możesz kupić wędkę, specjalne jakieś różne rzeczy inne, ale to nie będę ci mówić co. No dobra, no to chodźmy dalej, bo tu jeszcze są jakieś krypty. W sensie drzwi jeszcze gdzieś tu były, tylko minęliśmy, nie wiem czy tu było, nie.
Te grzybki też zbierać, nie? Zbieraj, no, się przydają. Nasz bohater. A ty się tu zaczaiłeś, biegniesz do kolegów. Nie ma tak dobrze z panem Krukiem. Zobaczmy sobie skrzynkę. W skrzynce mamy złoto. Mamy rubiny, które trzeba wymienić za... za coś nic nie wartego, na przykład mięsko. Ale słabo. Są strzały, możesz wziąć jak chcesz. Taki nie używam. No to już masz pewnie lepsze. Wiadomo, grze grzybek. No i wybiegamy. I tyle, nic nie było więcej? Tak. Jeszcze jedne drzwi były. Tak? No po prawej, ja zerknę. Skrzynka. Byliśmy tam po prawej. Nie, szczątki kościotrupa dają mi kości i mam tu jeszcze drugie szczątki. I skrzynka, i złota, dużo. No i piórka. Z piórkami mam problem ze zbieractwem, więc coś bym wymienił. Trofeum szarego krasnoluda tego nie mam. Z to bym zostawił. Myślę, że łatki mogę wyrzucić. Nie, ten oset. Na razie wyrzucę oset, bo jest go bardzo dużo w lesie. W razie jak będę potrzebował, to po prostu pójdę i pozbieram. Dobra, tu mam znacznik, że przed nami powinny być dwa trolle. Wiesz, one się przemieszczają. Chyba, że mają tam legowisko, to tam będą. No skoro były dwa w jednym miejscu, no to coś to może sugerować. I gdzieś tutaj mi wylazł nagle zza drzew. O jest, widzisz? Dobra, dajemy go. Czekaj, stamina załaduje. Sekunda. Nie. Jak się aktywuje to moc? Ty, nie wiedziałem. F. Kurde, a ja się zastanawiam, co to jest. Przecież pisałem ci, że F trzeba wcisnąć. I myk, a ja chłodnie padł. Zarnięty jak, nie powiem kto, trofeum z trolla. Jest tutaj jego legowisko chyba gdzieś. Kurde, trofeum, muszę podnieść, coś muszę znowu wyrzucić. Zależy? Dobra, wyrzućmy to, weźmy trofeum. Głowa, stwierdziłem, że wezmę ją zamiast tam rzeczy z tego, z dzika. O, jest jakiś kamień czerwony, muszę podejść, przeczytać. Zaznaczasz sobie wszystkie kamienie na mapie? Nie ma potrzeby. Co tu jest? Kamień z runami. One nic nie dają, szare krasnoludy. Ciekawostka. Niech wszyscy czytelnicy wystrzegają się szarych krasnoludów. Ale nie widzę trolla drugiego i nie widzę ich legowiska. Ten jak się rozgada, to będzie gadał. Tak, że jeden był na zewnątrz, a drugi był w legowisku i akurat wyszedł z jaskini, bo one wychodzą i wchodzą do środka. A, rodzą się z rozkładu odpadów deszczu, bla bla bla. Nieustraszeni powinni się ich jednak obawiać. Kiedy dusza mordercy wielkiego życia gnije pod ziemią, tworzą pustą cystę, wciągającą do siebie kamień, drewno i mech. Okej. Okay. Trzcina plata się w kości, aż matę owieją skórę. Zasady nie potrafią chodzić, ale gdy nastaje noc, powstają z ziemi, bla bla bla. Albo podpal go pochodnią, gdyż lęka się płomieni. Jest napisane, że można tych troli podpalić pochodnią. Czekaj. Próbowałeś? Kiedyś pewnie nie. A, widzisz. Upokój, no. Dawaj. Czekaj, weź te drewno, co tam wyrzuciłem, bo jest dużo go. Ej, ale jak go podpalić tą pochodnią? Może zrobimy tak, że będę miał pochodnię w jednej ręce. Może być pochodnia. O, i się jara, widzisz? No i easy win. Jak jest dużo tych typów, to pochodnia, kurde, zobacz, jak bije nieźle. A jednak, książki uczą i bawią. Drugi też gdzieś tutaj biegał, ale nie ma go, nie widzę. Czyli nie musi być gdzieś tu jaskinia trolli. Szukaj. A co, tam są jakieś skarby? Tylko ja i tak nie mam już miejsca, no, w ekwipunku. Ja mam, to ci zaniosę. Gdzie jest wasz dom, trolle? Mokro mi. Jest. Czyżby to była jaskinia, taka dziura? Nie, to jest tylko katakumby. No to idealnie.
tylko mam mało HP, a bo nie mam żarcia. I popsuła mi się broń jedna. Easy win. Na mapie sobie zaznaczę oczywiście katakumby. Sarkofagi. A tam, jak zwał, tak zwał. Każdy wie, o co chodzi. Grzybki moje, cenne grzybki se zbieram. Pusta komnata, czy już wyrżnąłeś? Nie. Tam są kości i grzyby. Mamy złoto, ja rubiny. Tankuję, ty bij. Dawaj, hopie. Lekaj, bo lutuję, ty. Easy. No i spawner załatwiony. I mamy dodatkowe kostki. Pyk, pyk, pyk. Czy rdzenie oraz Vegisir Starzec. O, dostałem w końcu lokalizację starca. Kawał drogi. Nie wiedziałem, że trzeba znaleźć lokalizację bossów. Trzeba. To powiem ci fajnie. Fajny motyw, że wiesz, najpierw musisz całość eksplorować, aż nie znajdziesz, nie? A nie, że ci tam podaje z góry. Ale tu ciasno, fajnie, tak, tak cieplutko i troszkę mokro, ale generalnie przyjemnie, jeśli chodzi o takie, takie sarkofagowe okolice. No i fajnie rozświetlające grzybki. Czyli starzec jest drugim bossem, który trzeba ubić. Tak. A co jeśli ubijesz wszystkich bossów? Nie wiem. A, nie doszedłeś do tego motywu. Nie. Samemu jesteś w stanie ubić, czy lepiej w duecie? Oła. Ciężko jest. Kolejny rdzeń, no coś muszę wyrzucić. Drewno mi nie jest potrzebne. Ale grunt, że mam te kostki, dla mnie to było najcenniejsze. No i w sumie czekaj, lokalizacja bossa. Masz kamień? Mam. Wyrzuć. Odpocznijmy. Coś mogę zjeść, to mogę zjeść, to mogę zjeść i tyle. Jedzenie masz? Potrzebujesz? Nie mam jedzenia. Upiecz mi jedzenie. Ja mam pieczone. No to sobie upiecz, jak już masz. Damy mu tylko tam 3, taką zapomogę. Jeszcze źle wyrzuciłem. Podnieśmy to i rzućmy mu tą zapomogę, czyli 2 sztuki. O proszę, 500+. Smacznego.